Witam na kolejnych wędrówkach po Polsce. Dzisiaj pojedziemy sobie w okolice Augustowa. Więc wyjedziemy z Augustowa wzdłuż kanału Bystrego, dojedziemy do drogi wojewódzkiej, później staniemy na chwilę przy jeziorze Sajno i później do jeziora Studzienicznego i później naokoło jeziora Białego wrócimy sobie do Augustowa. Także parę kilometrów dzisiaj zrobimy, przynajmniej na filmie. No jedziemy właśnie teraz ścieżką rowerową wzdłuż kanału Bystrego, który łączy jezioro Necko z jeziorem Sajno. Dojechaliśmy do drogi wojewódzkiej, którą pojedziemy w kierunku jeziora Sajno. Wzdłuż tej drogi jest zrobiona ścieżka rowerowa, no i są takie ustawione ławki. No i to już mamy jezioro Sajno, widziane właśnie z tej drogi. To jest druga strona, bo jezioro jest przecięte zarówno drogą, jak i torami kolejowymi, które prowadzą z Białegostoku do Augustowa, a dalej do Suwałk. Jak widać, pływają po jeziorze perkozy, kaczki. To jest taka mała plaża, ale w okresie, kiedy tam byłem, nie była użytkowana. To już wyjechałem w drogę leśną, a jak widać, zwierzyna leśna też tam była. No i tą drogą, pięknym lasem, mieszanym lasem, jechałem sobie w kierunku jeziora Studzienicznego. A to jest jezioro Sajno. To widzimy właśnie Sajno, a po drugiej stronie Sajenko. Dużo mniejsze jezioro, przedzielone właśnie tą groblą. Czyli de facto można uznać, że to jest jedno jezioro, ale nazwy są dwie. To jest Sajenko, a poprzednio było widać Sajno. Dalszą drogę również przejechałem lasem. Bardzo ładne, mieszane lasy. Jak widać, była piękna, słoneczna pogoda. Tutaj byłem na takim cmentarzu, bo w tamtym rejonie odbywały się w czasie pierwszej wojny walki, no a w czasie drugiej wojny też walki partyzanckie. No a po wojnie w 1945 roku obława augustowska tak zwana, czyli NKWD, wyłapało partyzantów AK. To już jest jezioro Studzieniczne. To jestem na terenie takiego jakby sanktuarium, gdzie okoliczna ludność odbywa pielgrzymki. Tam też bodajże w 1999 roku przypłynął papież podczas kolejnej jednej z jego wizyt w Polsce. Także od tego czasu, no tym bardziej ranga tego miejsca jako miejsca kultu religijnego wzrosła. To jest wnętrze tej białej kaplicy właśnie. A tu jest taka studnia z cyklu uzdrawiającej wody. Jak ktoś chce wierzyć, to wierzy. To jest widoczny z dala pomnik Jana Pawła II. No i to są ławki, które służą do siedzenia podczas jakichś uroczystości religijnych. Ja na szczęście na takie nie trafiłem. Była cisza i spokój, ładna pogoda. Po obu stronach jest jezioro Studzieniczne, a tutaj widzimy, jak zdenerwowany łabądź przegania kaczki. No i słusznie, kaczki trzeba przeganiać. Zwłaszcza jedną.
Tutaj jestem cały czas na terenie tego, nazwijmy, zabudowań religijnych, a po prawej stronie mam jezioro studzieniczne. Tu do tego jeziora przypływają statki z Augustowa, które płyną przez Necko, Jezioro Białe, no i dopływają do jeziora studzienicznego. To jest taka piękna droga, która prowadzi do zabudowań oraz do tego właśnie kościoła, nazwijmy to, drewnianego. To jest wnętrze tego kościoła, bardzo ładne. To jesteśmy w kolejnym miejscu upamiętniającym walki zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej. Położone w lesie, a tutaj jest pokazane właśnie, jak będę objeżdżał Jezioro Białe, no i wrócimy do Augustowa. To jest właśnie jask, przez który płyną statki. To jest połączenie pomiędzy Jeziorem Białym a Jeziorem Studzienicznym, który widzimy w tej chwili. Tam w oddali. A to jest Jezioro Białe, które łączy się z kolei z jeziorem Necko, znajdującym się w samym Augustowie. No i po którym pływała oczywiście Beata z Albatrosa. To jest Jezioro Białe. My go okrążymy lasami również. A to jest taka plaża położona na takim skarpie nad jeziorem. Jak widać było na zdjęciu, przez chwilę latały tam ważki, ale bardzo trudno je było uchwycić. No i to jest kolejna droga przez las. Bardzo przyjemna. Można jechać nią nawet w upale, no bo jest w dużej mierze zacieniona. I przez to rowerzysta czy pieszy jest chroniony przed palącym słońcem. To jest brzeg Jeziora Białego. Jak widać, też jest plaża, nawet ze stolikiem. A to jest połączenie pomiędzy Jeziorem Białym a Jeziorem Necko. Tam na wprost, jakbyśmy popłynęli, to byśmy do Necka dopłynęli. To jest już jezioro Necko właśnie. To jest jedyne jezioro, po którym można się poruszać sprzętem motorowym. Natomiast po jeziorze Studzienicznym i Białym tylko żaglówki, ewentualnie łodzie wiosłowe. To jest to połączenie, o którym wspomniałem, pomiędzy dwoma jeziorami i tędy płyną właśnie statki w kierunku jeziora Studzienicznego z Augustowa. No i na dzisiaj będzie to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wędrówkach.